Dobra, potrzebuję wiedzieć, jak się to szkolenie nazywa? I twoje imię, nazwisko. Adrian Pakulski. No. Na szkolenie to jest Seo E-Commerce. I? E-Commerce, ale co numer? E-Commerce. Aha, dobra. To musi być pierwszy, nie? Dobrze. Ktoś jest jeszcze? Czy... Są, tylko nie mogą trafić, bo... Dobra, to ja już idę i przyprowadzę. Bardzo dużo firm to przesyka i najbliżej są tego takie. Ile kosztuje budowa sklepu internetowego? Tutaj się rozbija wszystko o to, czy będziecie decydowali się na, po pierwsze, czy wy pracujecie na dropshippingu, czy sprzedajecie swoje produkty, czy wy jesteście producentem, czy handlujecie produktami powtarzalnymi, które macie już od jakichś hurtowni, czy to jest import wewnętrzny w Polsce, czy na zewnątrz. I to, czy wy będziecie pracowali na SaaS-ie, czyli na sklepach internetowych, które de facto będziecie dzierżawili od operatora, czy wy się decydujecie na swoją własną licencję. Kupujecie sobie hosting, instalujecie, teraz macie do wyboru Magento, Prestę, WooCommerce, czyli de facto, który jest wtyczką do WordPressa. I koszty prowadzenia sklepu internetowego to przede wszystkim ludzie, poza takimi oczywistościami, to bez tego kapitału ludzkiego powiem tak. Nie będę mówił, jaką kwotą była zakładana ta spółka, sklep z częściami motocyklowymi, ale generalnie bez wspólnika nigdy by to się nie zdarzyło. Czyli bez takiego bardzo dużego zaangażowania dwóch osób, jakby niemożliwe by było zrobienie sklepu internetowego, który miałby ręce i nogi. Kogo potrzebujecie w sklepie internetowym? Moderatora produktów, który ma minimalne pojęcie o SEO, czyli on wie, w jaki sposób powinien produkt wyglądać, umie zrobić minimalny audyt otoczenia konkurencyjnego w kontekście cenowym i potrafi go odpowiednio nazwać. Musicie wiedzieć, czy ludzie szukają spalinowa kosiarka, czy kosiarka spalinowa. Jeżeli szukają w ten sposób, a w ten sposób, to ile osób szuka tego, a ile tego. Jaki jest kontekst, czyli to musi być osoba, która ma minimum ogarniętą wyszukiwarkę, żeby nie klepała produktów, bo samo dodawanie produktów dla dodawania produktów, musicie w ogóle wiedzieć, że tak, poza takimi markami typu tam Zalando, Answear i tak dalej, to proces zakupowy użytkownika nie zaczyna się od strony głównej waszego sklepu internetowego, więc jeżeli myślicie, że postawię sklep internetowy i dopiero później zajmę się jego optymalizacją i będę myślał nad tym, w jaki sposób nazywać te produkty, w tej chwili go po prostu wypełnijmy, bo sprowadzamy ruch na stronę główną, to nie jest to dobra strategia z kilku powodów. Po pierwsze, sklep internetowy powinien być zrobiony od razu dobrze, czyli wszystkie rzeczy, Wszystkie błędy, które popełnicie przed wprowadzeniem po raz pierwszy robota indeksującego Google na waszą stronę internetową, będą wam ciążyły wraz z upływem czasu. Sytuacja wygląda w ten sposób. Mamy dwa sklepy internetowe. Pierwszy sklep internetowy wystartował w styczniu, ale wiąże się jego historia jest taka, że on ma dużo błędów backendowych. Indeksuje się koszyk, indeksują się wyniki stronicowania, sortuj po najtańszych, najdroższych, po cenie, po tym, po tamtym. Każdy taki wynik generuje dodatkowy jakiś adres URL, wszystko jest indeksowane. Czyli de facto nie ogarnęliście totalnie SEO. Po 3 miesiącach wpadacie na pomysł, że warto byłoby to załatać. I teraz problem jest taki, że w pierwszych tam 2, 3, 4 miesiącach, pół roku istnieje taki klasyfikator, gdzie algorytm wyrabia sobie autorytet waszej domeny. Jeżeli macie problem już na starcie, to nawet po wyeliminowaniu po pół roku tych problemów, które ciążą u was w styczniu, wy i tak macie zaniżony klasyfikator w 7. miesiącu waszego sklepu internetowego. I teraz z drugiej strony mamy sklep internetowy, który powstał 3 miesiące później, czyli nie wystartował w styczniu, tylko w marcu, kwietniu i on w sierpniu będzie prawdopodobnie dalej niż ten pierwszy, bo ten pierwszy pomimo rozwiązania problemów, z jakim się borykał, na przykład duplikacja wewnętrzna, i tak działa słabiej niż ten, który wystartował później. Potrzebujecie kierownika sklepu, który będzie oczywiście ogarniał zamówienia w takim podstawowym zakresie, i innowatora, czyli osoby, która będzie pracowała na przykład z moderatorem produktów na temat know-howu i tego, w jaki sposób budować zasięgi organiczne, w jaki sposób nazywać produkty i przeprojektowywać na przykład procesy zakupowe. Powiem wam, że bardzo dużo osób w e-commerce traktuje sklepy internetowe jak produkty. Zrobiłem 4 lata temu sklep internetowy, no ten layout po 2 latach jeszcze nie jest taki zły, nie? Może być, tam się coś rozjeżdża na mobilu i tak dalej, to wymienimy go za kolejne 3 lata. I taki trup wisi przez kolejnych 5 lat. Po 5 lat jest totalny rebranding, nie? Logo było takie, był czerwony, jest zielony, w ogóle totalnie nowy sklep. To jest złe podejście i generalnie z klientami, bo z racji tego, że my tylko pracujemy z e-commerce'em, to widzimy to, że my musimy na przykład wchodzić w rolę innowatora, bo ludzie nie rozumieją tego, że sklep internetowy nie jest produktem, tylko usługą. Jego się nie wymienia co 5 lat, tylko się modernizuje go wraz z upływem czasu. Jak będziecie sobie, wejdziecie na X.coma, RTV, Euro, AGD, Computronic, Oponeo, whatever, to zobaczycie, jakbyście sobie porównali w takim narzędziu WebArchive, jak wyglądał pół roku temu Answear, to zobaczycie, że generalnie zmiany, jakie zaszły w tym sklepie internetowym, są niewielkie, natomiast w ujęciu na przykład rocznym już są na tyle spore, że oni testują pewne rozwiązania. Zobaczmy, jak wygląda proces zakupowy. Aha, mamy 5 kroków, skracamy go do 3. Okej, Amazon zrobił one-page'owy koszyk, czyli tylko na jednej stronie jest proces zakupowy. Robimy testy A i B, zobaczymy, czy to się sprawdza, wchodzi i gra. W ten sposób jakby powinniście traktować swoje sklepy internetowe, przynajmniej powinniście posiadać albo kogoś, albo sami mieć minimalne jakby zasoby do tego, żeby móc rozwijać sklep wraz z upływem czasu, żeby nie było takich sytuacji, że wam, nie wiem, paczkomaty nie działają, to już są takie pierdoły, ale czasami no po prostu widoków czy mechanizmów, które się zmieniają, pewnych trendów, które wchodzą, jest tak dużo, że nie sposób po prostu robić rebrandingu za kolejne 5 lat, bo to po prostu jest mało efektywne. Czy 50 000 złotych wystarczy na budowę sklepu internetowego? I mamy scenariusz budżetowy. Scenariusz budżetowy wygląda w ten sposób, że na starter potrzebujecie lokal. To są ceny totalnie z kosmosu, tak? Bo jeżeli ktoś pracuje w garażu, no to pewnie nie będzie płacił 1000. Powiedzmy 1000 zł, nie wiem, w Bydgoszczy to jest pewnie lokal, za 1000 zł brutto to będzie lokal pewnie o powierzchni 25-30 metrów kwadratowych. Czy to się nadaje na sklep internetowy? Jeżeli nie macie produktów wielkogabarytowych, to pewnie się nadaje, nie? Towar na start. Jeżeli nie pracujecie w dropshippingu, czyli nie od razu nie sprzedajecie produktów producenta, to będziecie potrzebowali jakiegokolwiek argumentu dla pierwszej hurtowni, z którą chcecie współpracować, a nie chcecie mieć rabatów początkowych dla małego podmiotu. Generalnie w e-commerce jest w ten sposób, że przychodzicie do hurtowni i mówicie, że chcecie nawiązać współpracę, oni wam każą wysłać PKD, że prowadzicie działalność handlową, wysyłacie i oni mówią, no ile tam towaru będziecie brali? Nie, no wiecie, tam na razie to pojedyncze zamówienia, tyle i nam wejdzie. No dobra, no to macie 10%. Wchodzicie na Allegro i patrzycie, że ci sami sprzedawcy, znaczy te same produkty, które ma ta hurtownia, ma wasza konkurencja i ona sprzedaje je taniej na Allegro niż wy je kupujecie od hurtowni. Więc hurtownika trzeba przekonać. Ok, zatowarujemy się w wasze kaski motocyklowe, damy wam 20 000, wyślijcie nam to i tamto, bo nam się wydaje, że to się będzie sprzedawało, co też nie jest dobrym pomysłem bez zbadania w jakikolwiek sposób rynku, ale robicie to, kupujecie ten towar za 20 000, okej, jest, przynajmniej macie jedną hurtownię lub jednego dostawcę, jeden rodzaj asortymentu, na którym możecie podbijać rentowność i reinwestować te środki dalej. Sklep 10-15 000 złotych. Czy sklep kosztuje 10-15 000? Jeżeli macie środowisko, w którym się obracacie i macie jakichś webdeveloperów, znajomych, kogokolwiek, który jest wam w stanie zrobić layout, ktoś to potnie, ktoś popracuje przy backendzie, to pewnie są to mniejsze koszty. Generalnie jeżeli chodzi o sklepy małe, średnie i przychodzicie do agencji kreatywnej i chcecie sklep internetowy, który powstaje na open source'owym skrypcie, ale będzie miał minimalnie unikalną grafikę, no bo nie chcecie mieć kolejnego sklepu, który jest kopią jakby konkurencji, no to trzeba się liczyć, że to jest około 10 000 wejściowo. Generalnie nie znam agencji, które robią poniżej 10 000, jeżeli to nie jest taki totalny fuck up, nie? Bo student też zrobi sklep za pewnie 2-3 000, ale nie wiem, czy to będzie miało ręce i nogi, czy jakiekolwiek wsparcie w perspektywie długoterminowej dla tego sklepu internetowego będziecie mieli. Później mamy koszty stałe, lokal, zespół. 3-8 000 to podałem dla 2 pracowników. 1 pracownik, 2 pracowników, w zależności od wynagrodzenia. SEO 1000, 3000 netto. Generalnie, jeżeli nie będziecie sami pracowali przy SEO, co wymaga jakichś kompetencji i próby oceniania, a nie samej tylko pracy i będziecie potrzebowali, no to generalnie z takim kosztem trzeba byłoby się liczyć. Jeżeli macie wspólnika, to wam zespół odpada. Jeżeli macie minimalne pojęcie z zakresu SEO, no to pewnie ten koszt też Wam odpada, czyli na przykład jesteście w stanie outsourcować link building, czyli pozyskiwanie linków i tego pilnować. Więc da się optymalizować scenariusz budżetowy, da się optymalizować, pracujecie w garażu, macie 0 zł, towar na start, sprzedajecie w dropshippingu, nie towarujecie się wcale, chcecie zmniejszyć, zmniejszamy do 10 000, sklep robimy za 2000 z tym studentem. Jeżeli chodzi o lokal, no to mamy ten garaż, więc odpada zespół, no przynajmniej jedna osoba, chyba że wspólnik, no to macie z euro, ale wtedy inwestujecie cały czas, swój czas, no i macie 1000–3000 netto, jeżeli chodzi o SEO. Sklep może kosztować dużo mniej, bo nie trzeba płacić za niego 2000, natomiast jestem daleki od polecania Wam SaaS-ów, czyli sklepów abonamentowych, gdzie de facto dzierżawicie jakąś przestrzeń na serwerze w firmie, która nie jest Wasza. Dochodzi do takich sytuacji, to później jeszcze o tym będę mówił, że macie dużo takich rozwiązań, gdzie podpisujecie umowę, płacicie 500 zł wejściowo, a później 100 zł za sklep. Fajnie, nie? To się tak wydaje, że to jest tanie rozwiązanie, bo 100 zł za sklep, który jest gotowy, zintegrowany tam z Allegro, no w sumie wszystko działa, koszyk się nie rozjeżdża, jest ok. Problem jest tylko taki, że utrzymanie deweloperskie tego projektu, który miałby się rozwijać, będzie bardzo drogie. Na start oni, jakby to nie jest głupi pomysł, bo oni po prostu budują niską barierę wejścia, chcecie od nas sklep, my wam go wydzierżawimy. On cały czas w umowie jest naszym sklepem, chyba że podpisujecie taką umowę, gdzie umożliwiają wam wydanie później tego silnika do siebie i możecie to wpiąć na swój serwer. Natomiast praca z nimi jest taka, że my na przykład wysyłamy audyt techniczny przy starcie współpracy z klientem. No i jest 25–35 uwag do sklepu, z czego klient mówi, że nie jest w stanie rozwiązać żadnego problemu, a deweloper, od którego on wydzierżawia ten sklep za 100 zł miesięcznie, mówi, że wdrożenie tego audytu będzie go kosztowało 15 000 netto, co robimy, nie? I później zaczyna się rzeźbienie, czyli mój samochód musi poruszać się zimą w terenie, ale mam opony zimowe. Co zrobić, bo nie ma możliwości zamontowania opon zimowych w tym samochodzie, co zrobić, żeby poruszać się na letnich? Można nabić kolcem, ale one i tak nie będą pewnie jechały.